modlitwie. Najdostojniejszy księże biskupi ordynariuszu, najdostojniejsi księże biskupi, dostojni przedstawiciele władz państwowych z panem prezydentem na czele, szanowni państwo. Przyszło mi się pożegnać człowieka, który odszedł przedwcześniej i z którym ja i moje środowisko szło razem przez 30 lat. Pan profesor Szyszko był wybitnym uczonym, człowiekiem, który uzyskał w swojej dziedzinie niezwykle w skali międzynarodowej osiągnięcia. Był człowiekiem niezwykle mocno związanym ze sprawami przyrody, w szczególności lasów, który naprawdę ukochał. Był jednocześnie kimś o niezmiernym, twardym, zdecydowanym poglądem. I dotyczyło to zarówno kwestii publicznych, jego zaangażowania, działalność, która przez bardzo wiele lat była niezmiernie trudna, nie przynosiła żadnych profitów, a wręcz przeciwnie, trzeba było za nią płacić, jak i jeśli chodzi o kwestie związane z nauką, z przekonaniami naukowymi, z ogromną wiedzą. Ogromną wiedzą, którą wykorzystywał, a to jednocześnie bronił, bo była bardzo często przedmiotem kontrowersji, przedmiotem ataku. Był tutaj niesłychanie zdecydowany, jednoznaczny, można powiedzieć twardy. Twardy jak stal. Ale twardy jak stal był także, jeśli chodzi o inną sferę swoich przekonań, swojego zaangażowania. To była sfera związana z wiarą. Bronił zasad tej wiary. Bronił tego wszystkiego, co jest związane z nauką Kościoła w sposób równie twardy, jak bronił czy wszystkich innych wartości, czy prawd, o których wspominałem już przedtem. Był, można powiedzieć, człowiekiem w swych przekonaniach integralnym, człowiekiem skonsolidowanym, jeśli chodzi o swój stosunek do świata, stosunek do ludzi. I był jednocześnie kimś, kto łączył sobie dwie zupełnie, wydawałoby się, przeciwstawne cechy. Z jednej strony był człowiekiem oddzielnym. Oddzielnym w tym sensie, że w wielu środowiskach, także w środowisku naukowym, stał często obok. Nie miał takiej tendencji do bycia kimś, kto podporządkowuje się temu głównemu nurtowi. I bardzo wiele lat za to płacił. I to płacił bardzo dużą cenę. Był też w niemałej mierze człowiekiem oddzielnym w życiu publicznym. Stąd częste spory, które się z tym wiązały. Spory, gdzie bronił tez, bronił spraw związanych z kwestiami merytorycznymi. Tym, na czym się rzeczywiście znakomicie zna, to znaczy sprawą ochrony przyrody. Ale to jedna część jego osobowości. Tą drugą częścią było jego bardzo duże zaangażowanie, można powiedzieć, bardzo duże zdolności towarzyskie. Był człowiekiem, który skupiał wokół siebie, w swoim domu, w lesie,
bardzo wielu przedstawicieli różnych środowisk, ale w szczególności środowisk naukowych. Można tam było spotkać ludzi ze SGGW, jego rodzimej uczelni, ale także ze SGH, kiedyś SGPiS-u, z Akademii Teologii Katolickiej, później Uniwersytetu imienia Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Warszawskiego. To były, a miałem zaszczyt uczestniczyć niekiedy w tych spotkaniach, spotkania szerokie. Z jednej strony towarzyskie właśnie, ale z drugiej strony mają tu też i inne wartości. I potrafił te właśnie swoje szerokie stosunki w środowiskach naukowych wykorzystywać także dla dobrych celów publicznych, dla wsparcia tych wszystkich, którzy dążyli do zmian Rzeczypospolitej, którzy chcieli Rzeczpospolitą naprawić. Bo był profesor Jan Szyszko człowiekiem napraw Rzeczpospolitej. Człowiekiem, który zaangażował się całą siłą przez dziesięciolecia ze wszystkimi tego konsekwencjami, jak mówiłem, w dzieło naprawy. Najpierw plan naprawy, który był odrzucany, a później, kiedy sytuacja się zmieniła, w dzieło naprawy Rzeczypospolitej. Dobrze zasłużył się ojczyźnie. Dobrze zasłużył się ojczyźnie na różnych płaszczyznach. Właśnie angażując się w to dzieło, angażując się w obronę przyrody, w obronę lasów, który tak bardzo kochał, angażując się w obronę naszej wiary, w obronę naszych polskich wartości, w obronę naszych polskich tradycji. Był człowiekiem niezwykłym, utalentowanym, odszedł przedwcześniej, bardzo przedwcześnie, nagle i odszedł, można powiedzieć, w walce, bo do ostatnich chwil swego życia walczył o to, by ta wielka sprawa, naprawa Rzeczypospolitej mogła być kontynuowana. Być może, że ciężar tej walki, ciężar zarówno ten zwykły, wręcz fizyczny, jak i ciężar inny, związany z nieustannymi atakami, na niego był przyczyną, czy jedną z przyczyn tej przedwczesnej, tragicznej śmierci. Chciałem złożyć rodzinie, wielce szanownej małżonce, drogiej Krystynie, szanowanym córką, bratu, całej rodzinie, wyrazy najgłębszego współczucia. Ponieśliście Państwo wielką stratę. Był to naprawdę straszny cios. Jestem, powtarzam, wstrząśnięty. Jestem głęboko przekonany, że stał się coś dla naszego środowiska, ale także dużo szerzej, dla Polski, bardzo, bardzo niedobrego i tragicznego. Odpoczywaj jednego.